Pośród obrazów znakomitych malarzy polskich, które prezentujemy na wystawie Barwy Polskości ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, napotykamy wyjątkową pracę. Jest nią szkic olejny Święty Jerzy zabijający smoka autorstwa Józefa Mehofera. To bardzo ważny dla młodej Polski artysta, związany z Krakowem, wychowanek m.in. Jana Matejki, współpracownik m.in. Stanisława Wyspiańskiego, bardzo często sięgał do tematów z historii i religii. Tutaj w obrazie, który był szkicem do witrażu w katedrze świętego Mikołaja we Fryburgu, artysta nawiązuje w technice wykonania i ekspresji do aktualnego wtedy, czyli na przełomie XIX i XX wieku, nurtu, jakim była secesja. Ta dekoracyjność i elementy wielobarwne, one były mocną stroną malarza i znakomicie właśnie prezentowały prace malarskie Mehofera na tle tego spektrum jego całego dorobku, bowiem był on również ilustratorem, dekoratorem wnętrz i witrażystą.